Katarzyna Brzygło, Division Business Manager, John Deere Polska. Bartosz Białas, Marketing Manager dla całej Polski. Drodzy Państwo, na wstępie chciałbym w imieniu swoim, Kasi, całego zespołu John Deere Polska i naszych dealerów podziękować, że przyjęliście zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Wydarzenie, które będzie premierą kombajnów serii D i kombajnów serii S. Jako pierwsi w Polsce będziecie mieli okazję zobaczyć te właśnie maszyny, a dzisiaj chcielibyśmy Was zabrać w podróż do rolnictwa przyszłości, tam gdzie technologia będzie łączyła się z tradycją, a efektywność będzie łączyła się z precyzją. Tak? Hasłem dzisiejszego wydarzenia będzie nowe kombajny cyfrowe. Chcielibyśmy też Wam pokazać takie doświadczenie cyfrowej rewolucji, która następuje teraz w rolnictwie. Takiej innowacyjności, nowoczesności. I chcielibyśmy zabrać Was dzisiaj w taką podróż. Taką podróż do świata, gdzie taka technologia staje się Waszym, naszym sprzymierzeńcem na co dzień przy pracy w polu. Szanowni Państwo, powitajmy nowy cyfrowy kombajn serii T. Kombajnów serii T. Dzisiaj dostępnych tych modeli będziemy mieli aż 8. 4 kombajny pięcioklawiszowe, T5 oraz 4 modele kombajnów sześcioklawiszowych. Ten największy model, T6-800, będzie miał 466 koni mechanicznych, 11 koni więcej niż miał kombajn T670, który nadal oferujemy. Najmniejszy model T5-400 posiada 305 koni, będzie dysponował 305 koniami mechanicznymi i w tym jedynym modelu zastosowany będzie silnik 6,8 litra. W pozostałych modelach 7 dostępne będą silniki 9-litrowe produkowane w naszej fabryce w Waterloo. Patrzy daleko, patrzy do przodu. Jesteśmy przygotowani na to, aby wprowadzać kolejne nowe rozwiązania, które w przyszłości jeszcze bardziej ułatwią pracę operatorowi. Nowy wyświetlacz narożnikowy, nowe wyświetlacze piątej generacji, które zapewniają nam szybszą pracę, jaśniejszy obraz. Jeżeli mówimy o silnikach, to jest kolejna rzecz, na którą John Deere zawsze zwraca uwagę. My również. To silniki Deere'a zamontowane w naszych maszynach. Silniki, które są zaprojektowane do trudnych warunków pracy, do pracy polowych w wysokich temperaturach, w dużym zapyleniu. I również jeżeli mówimy o silnikach, jeżeli mówimy o systemie oczyszczania spalin, tutaj również wprowadziliśmy nowe rozwiązania. Jeżeli przyjrzymy się kombajnom serii T5, T6 bliżej, to nie mamy już dodatkowej sprężarki, która cały czas udmuchiwała system oczyszczania spalin, filtr cząstek stałych. Tutaj to zostało przeprojektowane. Potrzebujemy mniej energii wydatkować, aby utrzymać system
w prawidłowej pracy. Kolejna istotna rzecz to transport ziarna. Dziś wydajność 10-12 ton już nikogo nie zaskakuje, jeżeli mówimy o wydajności pszenicy. W kombajnach serii T6 ten zbiornik ziarna będzie mógł mieć pojemność 13 500 litrów. To jest troszeczkę mniej niż 10 ton, 23% większy od tego zbiornika, który był dostępny teraz. Ale jak spojrzymy na rurę wysypową, jest taka sama jak w kombajnie serii S, czyli 90 sekund niespełna potrzebujemy, aby opróżnić ten ogromny zbiornik. I to, co wspomniałem, 150 litrów na sekundę. Również kolejny smaczek, na który czekaliście, o który pytaliście, to regulowana końcówka rury wysypowej. Również dostępna od w kombajnach rok modelowy 25 w serii T. Rozwiązania technologiczne to oczywiście więcej czujników. Więcej czujników ma nam zapewnić więcej danych, które będziemy mogli analizować. To czujniki nie tylko zamontowane w okolicach silnika, czujniki, które kontrolują prędkość roboczą zespołów, ale to również czujniki jak na przykład Harvest Lab, tak? Czujnik, który na bieżąco, dokonując 4000 pomiarów na sekundę, wysyła informacje do centrum operacyjnego o zawartości białka, skrobi, wilgotności czy tłuszczu i na bieżąco możemy podejmować decyzje logistyczne. Kolejne rozwiązanie, Ground Speed Automation. Wcześniej mieliśmy coś takiego jak Harvest Smart. Harvest Smart, czyli jeżeli tak miałbym to wytłumaczyć w prostym języku, kombajn sam dobiera prędkość w zależności od obciążenia, tak? Operator ustawia sobie oczywiście parametry, na przykład straty ziarna, trzymają ten kombajn w ryzach, żeby za dużo nam nie gubił. Rozwiązanie, które mamy już kilkanaście lat na rynku, ale razem z kombajnami T5, T6 wprowadzamy nowe rozwiązanie, Ground Speed Automation. Rozwiązanie, które bierze do analizy również informacje takie jak nachylenie terenu, jak wysokość położenia headeru, również mamy pokrycia. Dlaczego to jest takie istotne? Kombajn może podejmować decyzję o tym, czy przyspieszyć, czy zwolnić na podstawie tych informacji, tych wielu informacji, które otrzymuje. Kolejne rozwiązanie, które znaliśmy w kombajnach serii X, S, to Train Setting Automation. W zależności od tego, czy kombajn pracuje na pochyleniu, czy zjeżdża w dół, czy w górę, zmienia się ustawienie, otwarcie, zamknięcie sit, ale również zmienia się prędkość obrotowa wentylatora. I to, co wyróżnia Dirac na tle konkurencji, to mamy odpowiedni algorytm dla 5 różnych upraw. Inaczej system reaguje przy zbiorze kukurydzy, inaczej system reaguje przy zbiorze rzepaku. Kolejny ważny element, który został zmieniony, przebudowany, udoskonalony, to system zagospodarowania resztek pożniwnych, czyli mówiąc prosto, rozdrabniacz. Co zmieniliśmy? Zmieniliśmy, na pewno wprowadziliśmy nowe łożyska wzmocnione. To jest pierwsza rzecz, która została tutaj wprowadzona. Kolejna rzecz to możliwość zdalnej regulacji przeciwnoży. Dlaczego to jest takie istotne? Bo często operator, wysuwając lub chowając noże, w ciągu dnia nie zmienia pozycji pracy tych przeciwnoży. Tutaj podczas zmieniających się warunków operator może te przeciwnoże schować lub wysunąć, co wpływa na mniejsze zużycie paliwa. Kolejna rzecz, która była znana w kombajnach serii S, X, to autosłap, czyli w zależności od siły wiatru, od kierunku wiatru, łopatki rozrzucające, kierujące na rozdrabniaczu zmieniają położenie na podstawie sygnału z odbiornika Starfire, czyli tutaj również operator nie musi za każdym razem przestawiać kierunku rozrzutu łopatek. I to, co najistotniejsze, w nowych kombajnach serii T będziemy mieli dostępne 124 noże. Zapewniamy dystrybucję do szerokości 10,5 metra, czyli kombajny serii T mogą pracować z zespołami żniwnymi o szerokości 35 stóp, ale również z zespołami żniwnymi znanymi z kombajnów X9, zespołami HDX.
wygląda gama nowej serii S7. Cztery modele: S7 700, 800, 850 oraz 900. Na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze pamięta, jak kształtowała się moc w już odchodzącej serii S700, zauważy, że te zmiany nie są znaczące. Tak naprawdę jedyna zmiana to ten podstawowy model S7 700, gdzie dostajemy 12 koni więcej i mamy teraz 467 koni. Pozostałe trzy modele to ta sama moc co poprzednio, natomiast jest to zupełnie inna moc generowana z zupełnie innej jednostki, o której powiem za chwilę. Seria S7 to nadal to, co wielu z Was docenia, wielu z Was sobie ceni, czyli ten pojedynczy rotor typu STS, który zapewnia ten bardzo delikatny i dokładny pomoc ziarna. Jeżeli chodzi o jednostki, no to ten podstawowy model S7 700, tutaj mamy tą 9-litrową jednostkę JD9X, natomiast jest to 9-litrowy motor, który można powiedzieć jest kolejną generacją, kolejną wersją tej jednostki, ponieważ bardzo dużo zmian w niej nastąpiono. Przede wszystkim zmieniony układ wtryskowy Common Rail, ustawiony również układ recyrkulacji spalin, EGR, to co Mateusz mówił, czyli ten nowy układ obróbki spalin, ten liniowy układ obróbki spalin, nowe czujniki, nowy tutaj cała centralka, cała ECU, czyli sterownik silnika, jak i te czujniki combo, które potrafią tak naprawdę mierzyć dwa parametry. Jeden czujnik potrafi mierzyć na przykład dwa parametry. Z kolei te trzy większe modele, mówimy na to zawsze duże S, modele 800, 850 oraz 900, no to już jednostka JD14X, czyli silnik 13,6 litra. Nowy silnik dla serii S7, natomiast jednostka, którą wielu z Państwa pewnie zna, czy to z kombajnów właśnie X9, czy też z ciągników gąsienicowych 9RX, lub też kołowych ciągników serii 9R, tak naprawdę tych modeli. Silnik, który charakteryzuje się technologią Harvest Motion. Technologia, która tak naprawdę polega na obniżonej prędkości znamionowej silnika. W tym przypadku do 2000 obrotów na minutę. Jeżeli obniżamy prędkość znamionową silnika, również musimy tak naprawdę zoptymalizować wszystkie podzespoły, przede wszystkim główną przykładnię rozdziału mocy, po to, aby każdy komponent kombajnu, czy to rotor, czy to tak naprawdę napęd headera, wszystko też również miało optymalną prędkość obrotową. No i jest to silnik o pojemności 13,6 litra, który zastępuje tą dotychczasową jednostkę 13,5 litra, natomiast jest to zupełnie inna konstrukcja od samej podstawy. Tak naprawdę ten silnik 13,6 ma zdecydowanie więcej wspólnego z tym 9-litrowym silnikiem niż z tą poprzednią jednostką 13,5 litra. I również ten nowy silnik generuje bardzo wysoki moment obrotowy w porównaniu do poprzedniej jednostki, dzięki czemu ta praca w polu, tak naprawdę gdy kombajn nawet schodzi z tych obrotów, cały czas ten zapad momentu, ten newtonometry pchają nas i pozwalają tak naprawdę pracować przez długie, długie godziny i kombajn ma ten zapas mocy. Tutaj również ten nowy układ liniowy obróbki spalin, jak i funkcja Harvest IPM, nowa rura dwustrypowa kombajnu, prędkość wyładunkowa 150 litrów na sekundę, tak naprawdę w każdej wersji, niezależnie od mówimy o kombajnie standardowym, czy o kombajnie typowo górskim, czyli wersji Hillmaster. Też ta regulowana końcówka, która bardzo wygodnie sterowana z poziomu tutaj Command Pro, z tego joysticka, tym encoderem, czyli tą rolką po prostu. Kolejny tutaj tak naprawdę duży, przełomowy, myślę, zmianą w kombajnach S7 to jest układ Active Slope Adjustment. Co to jest? Jest to nic innego tak naprawdę jak układ poziomowania sit, poziomowania kosza sitowego. Przy czym tutaj nie robimy jak większość naszych konkurentów na rynku, nie poziomujemy sit. Nie robimy czegoś takiego jak przetrząsanie materiału na sitach, czyli tak zwane potrząsanie sit. My tu zastosowaliśmy, tak jak widać na tym rysunku, na tym slajdzie, na tym zdjęciu, taką taśmę napędzaną hydraulicznie, która jest pomiędzy tak naprawdę ślimakami podającymi, a koszem sitowym. Nasz system kompensacji nachylenia terenu i działa on na skosach o tutaj nachyleniu do 18 stopni. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje w cięższych warunkach, o większym nachyleniu również oferujemy tą wersję cały czas Hillmaster, która ma tutaj kompensację do poziomu 22 stopni. Też również ten system Active Slope Adjustment warto podkreślić, że jest dostępny dla kombajnów z napędem gąsienicowym. Natomiast kolejnym elementem, który został zmieniony w kombajnach serii S7, to sam układ wykrywania strat. To, co widać tak naprawdę na tym zdjęciu, ktoś, jeżeli posiada kombajn X9, czy też spojrzał kiedyś na kosz sitowy od X9 przysłowiowej,
to może tutaj tak naprawdę rozpoznać tą tackę i też sam tak naprawdę układ dostępu, czy też w jaki sposób trafiają nam straty na te czujniki. I seria tutaj S7 dzisiaj tak naprawdę zwiększamy tą ilość czujników do 4, czyli na każdy segment kosza sitowego, na każde tak zwane korytko kosza sitowego będziemy mieli, każde korytko będzie miało swoją osobną tackę mierzącą straty. Chcemy oczywiście, aby kombajn jak najlepiej, jak najdokładniej wykrywał nam to, czy coś gubimy za kombajnem, ale przede wszystkim jest to podstawowa informacja dla systemów automatyki. No i też sam siekacz, sam układ zagospodarowania resztek żniw, jak Mateusz mówił, co się zmieniło w serii T5, T6. Tutaj w S7 pozostaje też liczba noży 100, tak jak było to w kombajnach S7, natomiast są to teraz noże już w Excel, czyli noże proste z takim specjalnym bocznym wzorem. Jest to wzór, jeżeli ktoś z Państwa gra w golfa, czy miał w ręce piłeczkę golfową, to pewnie pozna tak naprawdę. Jest to po to, aby gdy już cały rotor siekacza się rozpędzi, wtedy tak naprawdę cały napór powietrza, całe turbulencje już automatycznie same w sobie napędzają nasz siekacz, dzięki czemu oszczędzamy moc, nie potrzebujemy tak dużo koni na sam układ resztek pożniwnych. Również, co prowadzono w serii S7, również po to, aby obniżyć spalanie, to tak naprawdę rozrzutnik Premium Power Cast. Czyli teraz talerze rozrzucające resztki pożniwne są napędzane mechanicznie, a nie jak było to dotychczas hydraulicznie. Również dlatego, że zmieniliśmy ten siekacz, aby też obciążyć sam kosz sitowy z nadmiernego powietrza, po to, aby resztki plew, resztki tych kłusów tak naprawdę nie osiadały nam na końcu kosza sitowego. Dodano również nowe tunele boczne po to, aby to powietrze miało gdzie ujść z tego kosza sitowego. No i tak jak w przypadku serii T5, T6, również tutaj mamy tę automatyczną zmianę kierunku rozrzutu, czyli funkcję autoswap. Mateusz mówił trochę o systemie Ground Speed Automation, czyli o tym, również o Harvest Smart, czyli jego poprzedniku, czyli o tym, jak tak naprawdę dzisiejsza automatyka regulacji prędkości jazdy działa i jak ona działa. No jeżeli stworzymy taki kombajn, tak jak tutaj na tym slajdzie, widzimy przed nim oczywiście masę zboża, w pewnych miejscach jest ona większa, w pewnych miejscach jest ona niższa. No i kombajn dzisiaj tak naprawdę reaguje dopiero wtedy, gdy ta masa trafi do wnętrza kombajnu. Dopiero gdy obciążymy nasz kombajn, wtedy czuje, że jest trochę więcej masy, muszę zwolnić. Ale nie o to chodzi. Chcemy, żeby nasze kombajny wykrywały to, co się dzieje przed nimi. Chcemy, żeby one reagowały nie reaktywnie, ale reagowały predykcyjnie. Żeby wykrywały tą masę przed kombajnem i w odpowiednim momencie przygotowywały kombajn na to, co do niego się dostanie. Dlatego ten system Ground Speed Automation, o którym mówił Mateusz, który już dzisiaj tak naprawdę jest oferowany w standardzie w każdym kombajnie John Deere wyposażonym w automatyczną przekładnię ProDrive. Posiada on, jest on zmodyfikowaną tutaj wersją Harvest Mode, czyli również w tym wypadku bierzemy pod uwagę mapę pokrycia. Kombajn będzie wiedział, czy jedziemy na pół hederu, czy wyjeżdżamy z klina, czy wjeżdżamy w klin. Na tej podstawie również będzie reagował prędkością jazdy. Na podstawie wysokości hedera, czyli czy kosimy wysoko rzepak, czy nisko chociażby pszenicę. No i też ukształtowanie terenu również będzie wpływało na regulację prędkości jazdu. Ale to, co mówiłem, chcemy być nie reaktywni, a chcemy być preaktywni. Chcemy być predykcyjni i działać tak naprawdę zanim coś się wydarzy. Dlatego te dane predykcyjne, na czym one polegają? Pierwsze z nich to dane satelitarne biomasy. Jak wszyscy wiedzą, satelity na bieżąco krążą nad naszymi głowami, odczytują one zawartość chlorofilu w roślinach. Im więcej chlorofilu, tym zdrowsza, tym większa jest roślina, dzięki czemu tworzą one mapy biomasy. Te mapy wysyłane są do naszego Operation Center. Później trafiają one do kombajnu, który wjeżdża na pole. Pierwszym tak naprawdę czynnikiem, który kombajn widzi, to są te dane satelitarne. Gdy wjedzie na pole, on już wie tak naprawdę, jaki jest przewidywany plon. Ma tą mapę predykcyjną do właśnie regulacji prędkości jazdy. Też ta mapa tak naprawdę przewidywanego plonu jest widoczna na wyświetlaczu wewnątrz kabiny na Command Center G5+. Natomiast to nie wszystko, ponieważ oprócz danych satelitarnych, może niektórzy z Państwa już zobaczyli na kombajnie S7, na wysokości dachu kabiny znajdują się kamery przednie, które również dają drugi sygnał, czyli te dane predykcyjne, i wtedy mówimy tak naprawdę
nie o systemie Ground Speed Automation, ale o jego rozwinięciu, czyli Predictive Ground Speed Automation. Chcemy być predykcyjni, chcemy reagować na to przed tak naprawdę tym, co się wydarzy. No i teraz krótki rzut, jak to wygląda z poziomu tych kamer, co te kamery widzą. Odczytują one obszar tak naprawdę do 9 metrów przed kombajnem. Tak jak widać tutaj mamy ciemne, niebieskie miejsca, mamy jasno-żółte, mamy zielone, czyli miejsca, gdzie mamy więcej plonu, mniej plonu. Tak wygląda ten widok z tych kamer. Operator również na bieżąco podczas pracy ma do tego dostęp z poziomu wyświetlacza w kabinie. No i same kamery dające nam ten system Predictive Ground Speed Automation wykrywają nam, czy roślina jest stojąca, czy też wyległa, czy całkowicie położona na ziemi, czy też już mamy już pokos i skosiliśmy w którymś miejscu. I też te dwie dane, czyli te dane satelitarne, jak i te dane z kamer, regulują nam tą prędkością jazdy kombajnu w polu podczas pracy. Co najważniejsze, podobnie jak dzisiaj w naszych systemach RoadSense AutoTrack, czyli jeżeli gdy mówimy o prowadzeniu w rzędzie na podstawie czujników na przystawce, czyli takich tak zwanych wąsów, które wykrywają nam rząd, dla nas, dla rządzenia zawsze również mamy tą funkcję AutoTrack RoadSense, czyli gdy w momencie, gdy ten czujnik rzędu nie wykryje na przykład kukurydzy, powiedzmy, że mieliśmy za stoisko wodne, nie wyrosło, wtedy tak naprawdę pracę, czy też linię naprowadzania przyjmuje właśnie system AutoTrack, czyli prowadzenie AB, prowadzenie satelitarne. Mamy tą koniunkcję sygnałów. I tutaj również w systemie Predictive Ground Speed Automation te czujniki, czyli te dane satelitarne, jak i te dane z kamer współpracują ze sobą. Czyli w momencie, gdy pracujemy przykładowo w już późnym wieczorem, gdzie warunki tak naprawdę oświetlenia nie są idealne, gdzie jest duże zapylenie, kamery mogą nie dawać nam idealnych odczytów, wtedy tak naprawdę również mamy ten system tych danych z satelit, tej biomasy, tej mapy biomasy, która tak naprawdę dzięki syntezie tych dwóch sygnałów w każdych warunkach, niezależnie od tego, kiedy wjedziemy na pole, jesteśmy w stanie predyktywnie przewidywać prędkość i kombajn ma tą pełną automatykę. Nadszedł czas, aby przejść na wyższy poziom. Nowe kombajny cyfrowe. Analiza przyszłości zbiorów.